że Radio Conchita dzisiaj na luzie, tak po amerykańsku, bo Polska jest spięta, faryzeusze tu się chcą kształcić, faryzeusze chcą się uczyć i proszę Państwa, nie wiesz czy Ty, Litka, nie wiem czy Ty wiesz, że w średniowieczu klechy badały, liczyły potencjał diabła na czubku szpilki. Tak, słyszałam o tych głupotach. No. Ale to jest jakaś prawda elektryczna. Dlaczego? Dlatego, że jak jest wyładowanie elektryczne, to jest ze szpilki do szpilki, czyli z elektrody do elektrody, bo ładunek się najbardziej gromadzi na częściach ostrych. I to z elektrycznego. Nie jest takie głupie. I myśmy były na Politechnice Warszawskiej i nam zrobiono wyładowanie pioruna, czyli ładunku elektrycznego tam ponad 1 000 000 V itp. tam dalej. I taki był huk, myśmy się całą klasą schowali w kabinie. Oczywiście, jak to wyładowanie miało być. I elektroda tak zbliżała się od sufitu do jednej stojącej. Jak przeskoczyło, to straszny był huk. Była taki huk elektryczny. Tak, to się tak mówi, to się tak nazywa. I to się tak nazywa elektryczny huk. No to myśmy takie wycieczki miały, takie praktyki, wycieczki do Politechniki. Także myśmy kształceni byli wszechstronnie. A jak się uczą w techniku, bo one muszą wszystko umieć to, co mają na studiach. Na studiach mają tylko poszerzone, więc tam jakieś inne głupoty, ale oni muszą wszystko umieć to, co wiesz, już i w zawodówkach jest, w technikum jest, muszą to umieć, bo jak nie będą umieć, to co będą robić. Konflikty wewnętrzne, społeczne, nie wiem, kulturowe. Bo ludzie myślą, że im dłużej się uczą, to lepiej. Nie, tylko można czegoś ukrywać. Spowoduje, że ktoś założy pretek, ma się stać. Ale kierowanie człowiekiem właśnie, nawiązanie kontaktu. Tak, został wyłapany. Jego psychika odpowiada do pewnego wzorca i został przygotowany do tego i posłużono się nim jako trzeba utrwalić, tak jak apostoł Paweł do Żydów powiedział, że badacie pisma do tych faryzeuszy, bo myślicie, że z tych pism będziecie mieli życie wieczne, a żeście się pomylili, bo pisma mówią o mnie. Jezus taki tłumaczył, jak krowie narobił. O mnie mówią, że ja miałem przyjść, dawał do zrozumienia. I wy chcecie mnie zabić. Tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym. Bo żeby powiedział, że jest Bogiem, no to już by się dawno rzucili. Ale Synem Bożym, no to było zawsze podejrzane. Synem Bożym, w ogóle po co on to mówi? A no właśnie, ten czas przyszedł na Jezusa, bo w końcu kiedyś musiał przyjść, skoro prorocy zapowiadali 4000 lat wyczekiwany. No to chyba wtedy. Teraz czas na Ukrainę i Kijów, a w Kijowie jest nasz korespondent Paweł Wóz. Także Ukraina, proszę Państwa, i Kijów. Awdijówka, celem ataku separatystów. Wczoraj bombardowanie tego miasta rakietami Grad. Informacje również wczoraj 53 ataki na pozycje wojsk ukraińskich. Przyznam szczerze, że mnie to bardzo zaskakuje. Czy Ty też jesteś tym zaskoczony? Czy to po prostu ma mi, czy to tak wygląda sytuacja w Donbasie i w tym rejonie właśnie Donbasu? Niestety na Ukrainie chyba wszyscy już się przyzwyczaili, że te ataki liczone w ciągu doby idą właśnie... No to jak u Żydów było, że mówią, że ta Żydówka jedna mówiła, że a my jesteśmy przyzwyczajeni, że u nas ciągle wojna. To ataków, tak więc już nikogo chyba nie dziwi to, że 53 ataki, coraz mniej niestety również dziwią te ataki, w których cierpi ludność cywilna. Natomiast te ataki wczorajsze na Awdijówkę to nie jest nic nowego. W połowie maja w Awdijówce zginęło 4 osoby cywilne, a kilka zostało rannych. Także widzisz, moja droga, ataków zginęła Putin zwariował. Został ranny jeden cywil. No bo on powie, że to nie on. Władze administracji obwodu Donieckiego, a Putin. Administracji. Trwa liczenie szkód w wyniku wczorajszego ataku. Ponad 10 budynków w Awdijówce zostało zrównoważonych. Przepraszam, ja słyszę jakieś problemy, czy mnie słychać? Słychać, tak, bardzo dobrze.
Ponad 10 budynków zostało zrujnowanych. Niestety ludność cywilna cierpi w wyniku tego, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Dane z połowy maja. Od początku roku do połowy maja, według raportu specjalnej misji OBWE, zginęło 35 cywili. W ciągu niespełna 5 miesięcy ponad 150 zostało rannych. Również nie dziwią nikogo już i niestety coraz bardziej się tutaj do tego... Trudno powiedzieć, że do tego się można przyzwyczaić, natomiast te informacje już nie szokują. No codziennie są informacje również ze wschodu Ukrainy, z frontu, o rannych, co kilka dni o zabitych ukraińskich żołnierzach. Dzisiaj minister obrony Ukrainy, generał Stepan Połtorak, podsumował, że od początku roku zginęło 100 ukraińskich żołnierzy. Tych rannych już się chyba nawet nie przyjdzie. Przyjeżdżałem właśnie przez terytorium takiego dużego szpitala, leczy się rannych na wschodzie żołnierzy. I żołnierzy o kulach zabandażowanych jest naprawdę dużo. Europejskiego miasta. Europejskiej stolicy. A właśnie mówisz o tych reakcjach MON-u, czy Ukraina będzie w jakiś sposób apelowała do... I Putin głupi jest. Teraz, który jutro by się zaczynał z obecnością Donalda Trumpa. Bo tutaj Jens Stoltenberg mówi, że chce tę sprawę poruszyć. Myślisz, że to coś da? Czy Ukraińcy będą w jakiś sposób próbowali apelować? Oficjalne władze ukraińskie, oficjalnie ukraińskie władze cały czas podkreślają, że nie widzą innego, lepszego, z całym bagażem minusów, ale nie widzą lepszego rozwiązania tego konfliktu niż realizacja mińskich uzgodnień pokojowych. O tyle istotna jest dzisiejsza deklaracja właśnie ministra obrony Ukrainy, Stepana Połtoraka, który mówi, że on raczej nie widzi szans i nie spodziewa się tego, że Rosja będzie realizować mińskie uzgodnienia pokojowe. Mówił o tych 100 zabitych żołnierzach, 100 poległych żołnierzach od początku roku. Mówił też o wciąż docierającym z Federacji Rosyjskiej na wschód Ukrainy do separatystów rosyjskim sprzęcie wojskowym, no bo przecież separatyści, którzy dokonują kilkudziesięciu ataków, również z wykorzystaniem rakiet Grad, za pomocą czegoś muszą walczyć i z czegoś muszą korzystać. Tak więc generał Stepan Połtorak podkreślał, że jakby dynamika tego, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, nie wskazuje na to, że Rosja, Federacja Rosyjska... A ty w końcu z tą córką masz kontakt telefoniczny, czy już nie? ...w najbliższym czasie realizować te miejskie uzgodnienia pokojowe. Stepan Połtorak, szef ukraińskiego MON-u, wskazał na charakterystyczną dynamikę właśnie tego strzału. Jak podkreślił, one się nasilają w przeddzień planowanych rozmów pokojowych na wyższym lub niższym stopniu. Mówił, że to jest pewnego rodzaju prawidłowość, tak więc nie ma wątpliwości, kto... Ty pewnie się kłóci z nią, tak jak ja z Mareczkiem gram. I kto mógłby ewentualnie sprawić, aby te... Ona z Oleńką się kłóci. Generał Stepan Połtorak wskazał właśnie na Moskwę, która jest siłą sprawczą tego, co się dzieje na stronie. Paweł Wózko z Kijowa, dziękuję bardzo. To był Świat Powiększony. Michał Rzekowski, do usłyszenia. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są... Także proszę Państwa, Rumunka oblewa ciepłym moczem wszystkie te reklamy, że ta Rumunka tak mówi, że olewam ciepłym moczem wszystkie te reklamy z Radia 24. Dlaczego? Dlatego, że oni w kółko to samo gadają, chcą zarobić na tych reklamach, a ludzie w ogóle nie chcą tego słuchać, bo na przykład czekają na wiadomości, a tu jakaś leci głupota, powiedziała Marta Dobosz. Jakaś głupota leci. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep Polskie Radio TV.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album Patrycji Zarychty. Szczęście. Połączenie jazzu, soulu i R&B. Kobiece nastroje wyrażone w dźwiękach.
Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Związek Artystów i Wykonawców Stoart. Właśnie. Na zegarach godzina 20. Polskie Radio 24. A już za chwilę na antenie Polskiego Radio 24 orędzie prezydenta RP Andrzeja Dudy, które wygłosi w drugą rocznicę swojego zwycięstwa w wyborach prezydenckich w roku 2015. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, 24 maja 2015 roku, 2 lata temu, zostałem wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zostałem wybrany przez was, przez wyborców. Te minione 2 lata to okres zasadniczych zmian społecznych, politycznych i gospodarczych. To był czas realizacji programu i zapowiedzi wyborczych, zarówno moich, jak i całej formacji Dobrej Zmiany. Wbrew opinii tych, którzy twierdzili, że to niemożliwe, wprowadziliśmy prodemograficzny program 500+, obniżyliśmy wiek emerytalny, z sukcesem zorganizowaliśmy Światowe Dni Młodzieży i szczyt państw NATO w Warszawie. Dziś jesteśmy krajem bezpiecznym, chronionym nie tylko przez naszą armię, ale również przez wojska naszych sojuszników. Dynamicznie rozwija się polska gospodarka. Jestem dumny, że jako prezydent Rzeczypospolitej mogę swoją działalnością wspierać ekspansję polskich firm na rynkach światowych. Choć przed nami jeszcze wiele do zrobienia, po tych 2 latach możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość. Właśnie. To, co już udało się osiągnąć, utwierdza mnie w przekonaniu, że stać nas jako naród na dużo więcej. 3 maja, w dzień święta Konstytucji z 1791 roku, ogłosiłem moją decyzję dotyczącą przyszłorocznego referendum, które ma na celu nakreślenie fundamentu przyszłej ustawy zasadniczej. Zwrócę się do Senatu Rzeczypospolitej, by referendum to odbyło się 11 listopada 2018 roku. Święto stulecia odzyskania niepodległości to najlepszy moim zdaniem dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie. I te kierunki po raz pierwszy w historii nakreśli całe nasze społeczeństwo. Wierzę w to głęboko, że nikt wyrażonej w referendum opinii narodu podważał nie będzie. Ewenementy. Uwieńczy projekt nowej konstytucji dla Rzeczypospolitej. Niech to wspólne dzieło będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za przyszłość narodu i naszego państwa. Tak. Polska potrzebuje nowej konstytucji. Potrzebuje jej, by sprawniej i skuteczniej się rozwijać. By mogła być państwem zgodnym z wolą jej obywateli. Silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie bliskim społeczeństwu. Tak. Gwarantującym obywatelom wolność i równość. Zachęcam wszystkich do udziału w tym dziejowym zadaniu. Bez względu na wyznanie, poglądy polityczne i światopogląd. Wspólnie stwórzmy naszą nową konstytucję. Konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich. Dziękuję Państwu za uwagę. Wysłuchali Państwo orędzia prezydenta RP Andrzeja Dudy, które wygłosił w drugą rocznicę swojego zwycięstwa w wyborach prezydenckich w roku 2015. Polskie Radio 24. Za nami orędzie prezydenta RP Andrzeja Dudy, przed nami komentarze na temat tego właśnie wystąpienia. Jest z nami profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Co zwróciło pana największą uwagę w tym prezydenckim wystąpieniu? Czy był to ten fragment o zmianach konstytucji? No przede wszystkim to zwróciło na mnie moją uwagę. Dlaczego? Dlatego, że prezydent abstrahuje od tego, co dzisiaj się dzieje w polskiej polityce i cały czas akcentuje jednak tę przyszłość, czyli odejście od tego układu politycznego, który został z tego czasu, zawiesił aktywny, powstał w wyniku takich, a nie innych rozwiązań politycznych. I ta zapowiedź referendum na listopad przyszłego roku według mnie jest chyba kluczowa do zrozumienia tego, co prezydent chciał nam powiedzieć. To jest jakiś taki przewrotny sposób dla mnie wykorzystanie danego hasła jeszcze Aleksandra Kwaśniewskiego, który żyje w wyborze w przyszłości, ale w zupełnie innych, jak do tej są.
Owszem, mimo konstytucja jest bardzo istotna, ale ona już jakby wypełniła swoją historyczną rolę. Musimy tutaj budować coś nowego, zwłaszcza, że świat się wokół nas zmienia. To, co było dobre 20 lat temu, to, że czerpaliśmy z wzorca Zachodu, dzisiaj wydaje mi się, że w niektórych kwestiach to Zachód powinien z nas mocno czerpać swoje wzorce zachowania i postępowania. To jest, wydaje się, kluczową rzeczą w tym orędzie. To znaczy przyszłość, a przyszłość to jest konstytucja, a konstytucja to jest zasadnicza zmiana przebudowa naszego państwa. To dobrze, wydaje mi się bardzo dobrze, że to jest związane tutaj. Ja spokojnie od tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce i próbuję nakładać Polsce do nowego biegu, to jest jakby takie nowe rozdanie. To ważne, wydaje mi się, przemówienie i własne słowa. Mam nadzieję, że jest one przyjęte naprawdę z powagą, na to zasługuje. A jak pan profesor odczytuje ten konkretnie fragment? Polska potrzebuje nowej konstytucji, by sprawniej i skuteczniej się rozwijać, by być państwem zgodnym z wolą jej obywateli, silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie bliskim społeczeństwu. 20 lat temu konstytucja powstawała w sytuacji, kiedy my byliśmy potentem. Byliśmy naprawdę potentem, który stukał do drzwi, który wychodził ze strasznego doświadczenia komunizmu. I rzeczywiście, być może taka była wtedy sytuacja. Natomiast dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, jesteśmy w zupełnie innych okolicznościach. I rzeczywiście to wezwanie jest kluczowe. My powinniśmy oderwać się od tego, nie można by to swego rodzaju postkolonializmem, od tego układu, który związał nas i wiąże jakimiś zależnościami w Europie. I powinniśmy rzeczywiście zbudować konstytucję, zbudować ustrój państwa, który z jednej strony zabije te przeszłości, z drugiej strony raz pozwoli obywatelom w znacznie szerszym, większym stopniu uczestniczyć w życiu politycznym państwa. Tutaj wydaje mi się, że sama idea referendum jest jakby potwierdzeniem tego, dlatego że to obywatele i Polacy mają siebie powiedzieć o tym, czego chcą, tak naprawdę, jak chcą urządzić swoje państwo. I to jest to ciekawa propozycja. Ja to oczekuję naprawdę jako ciekawą autorską propozycję prezydenta, który chce w dobie stulecia odtworzenia naszej niepodległości jednak próbować pójść do przodu i dać ten impuls Polsce w jakimś dalszym rozwoju. Profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Pozdrawiam i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. A już teraz kolejny komentarz Katolickiego Andrzeja. Profesor Tomasz Słomka, politolog Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, serdecznie witam. I podobne pytanie otwierające naszą krótką rozmowę, podobne do tego, które zadałem profesorowi Gilowi. Na co pan zwrócił największą uwagę w dzisiejszym prezydenckim orędziu? No, ja zwróciłem przede wszystkim uwagę na to, że ta inicjatywa, która wydawała się być może taką inicjatywą wywołaną z okazji Święta Narodowego, staje się być może jakąś misją przewodnią tej prezydentury. Być może to prezydent uczyni leitmotivem w swoich lat do końca tej kadencji. Być może będzie to też coś tym paliwem, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Mamy też tutaj słowa, które nie odnosiły się tylko do tego, co prezydent zamierza, ale też były swoistym podsumowaniem tych niemal dwóch lat prezydentury. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że przez ten czas obozowi Zjednoczonej Prawicy udało się przeprowadzić wiele istotnych reform, mimo że wielu w to nie wierzyło. Która z tych reform inicjowanych przez prezydenta albo takich, w których prezydent odcisnął duże piętno, jest przez pana postrzegana jako ta najistotniejsza tych pierwszych miesięcy, niemal dwóch lat jego prezydentury? Panie redaktorze, ja się zastanawiałem przez moment, czy ja słucham w tym przypadku premiera, szefa rządu, czy prezydenta. To jest jeden z takich elementów, takich dowodów, które wydaje mi się przesądzają za pewną zmianą konstytucji rzeczywiście, aby prezydent stał się prezydentem bardziej symbolicznym i neutralnym, bo w tej chwili dzięki legitymizacji, jaką wynosi z wyborów, stał się swoistym szefem rządu, a nie ma systemy kompetencji. Prezydent oczywiście zapowiadał w kampanii szereg reform. Myślę, że niektóre z nich czynił swoim znakiem rozpoznawczym. Ja myślę, że ten element, który dotyczy obniżenia wieku emerytalnego, czy też
program 500+ jest szczególnie bliski prezydentowi, szczególnie mocno go zaznaczał, ale powtarzam, takie swoiste sprawozdanie winien czynić premier, a nie prezydent. W takim razie jeszcze pytanie, panie profesorze, o ten apel, którym prezydent puentował swoje dzisiejsze wystąpienie. Wspólnie stwórzmy naszą nową konstytucję, konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich. Do kogo jest kierowany ten apel? Na czyje wsparcie tutaj może liczyć prezydent w tej kwestii? Ja myślę, że prezydent może liczyć na wsparcie dwóch, można powiedzieć, generalnie zarysowanych obozów czy też grup. Jednym z nich to są wyborcy prawicy skupieni wokół Prawa i Sprawiedliwości, którzy są dość zdeterminowani we zmiany, uważają, że dotychczasowy model konstytucyjny się nie sprawdza. I druga grupa to są osoby, które są dość zdezorientowane. One lubią się w tej dyskusji konstytucyjnej, która się odbywa, którzy słyszą na co dzień, że konstytucja się nie sprawdza, że jest zła. I jak ankieter na przykład zapyta się, czy jesteś ze zmianą konstytucji, oni powtarzają do tego, że nie tak jestem, ale jeżeli się zapytać, co jest zło do konstytucji, co trzeba byłoby zmienić, to już nie są tak chętni do rozmowy i nie mają takich daleko idących argumentów. Są mam wrażenie, że pan prezydent użył szeregu argumentów, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo mówił o budowie czy tworzeniu nowej konstytucji, która byłaby konstytucją odpowiadającą aspiracjom, różnym wartościom, prawom i wolnościom, a przecież trzeba zauważyć, że obowiązująca konstytucja jest niezwykle bogata akurat w te wartości. Zarówno wartości, gdy chodzi o prawa i wolności, zarówno takie wartości, gdy chodzi o konserwatywne, chrześcijańskie, liberalne, ale też lewicowe, więc jest to konstytucja dla wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Profesor Tomasz Słomka, politolog i Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się, spokojnego wieczoru, panie profesorze. Dziękuję serdecznie, na pan wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Za nami prezydenckie orędzie i pierwsze gorące komentarze. Prezydent zapowiedział po raz kolejny już wielką wolę i chęć zorganizowania referendum w sprawie nowej konstytucji. Miałoby się ono odbyć w przyszłym roku, 11 listopada, w Dniu Narodowego Święta Niepodległości. Kolejne komentarze na ten temat, między innymi w podsumowaniu dnia po godzinie 21.30, a już teraz magazyn sportowy. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? To już ostatni dzień mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Adam Palma, światowej sławy wirtuoz gitary, przedstawia najnowszy album Palmistry. Mieszanka brawurowo wykonanych kompozycji autorskich oraz zaskakujące aranżacje znanych przebojów już zdobyły uznanie najbardziej wpływowych krytyków muzyki gitarowej na świecie. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jutro w naszym dzienniku Zdrowy Czwartek. Specjalny dodatek. Zamień modyfikowaną pszenicę na czysty orchisz. Odżywia się zdrowo. 10 lat na smukłą sylwetkę. Weź udział w konkursie i wygraj w czasy dla dwóch osób. Zdrowy Czwartek w naszym dzienniku. Kupisz w kiosku. To była reklama. Minęła 20.13. Sport. Polskim Radiu 24. Tomasz Kowalczyk, witam i zapraszam na początek kilka informacji dnia. Magda Linet odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA na kortach ziemnych w Strasburgu. Polka przegrała z rozstawioną z numerem 5 francuską Caroline Garcia 3-6, 3-6. Francuz Pierre Roland wygrał 17 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Drugie miejsce zajął Portugalczyk Rui Costa, a trzecie Hiszpan Gorka Izagirre. Kolarze przejechali 219 km z Tirano do Kancei. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Holender Tom Dumoulin. W trzecim półfinałowym meczu Mistrzostw Polski w koszykówce Stal Ostrów Wielkopolski wygrała ze Stelmetem Zielona Góra 92-78.
W rywalizacji do 3 zwycięstw to jednak drużyna z Zielonej Góry prowadzi 2-1. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek, również w Ostrowie Wielkopolskim. O godzinie 20.45 rozpocznie się finał Ligi Europy. O zwycięstwo będą walczyły zespoły Manchester United oraz Ajaxu Amsterdam. Faworytem jest Man United, twierdzą tak przynajmniej brytyjskie media. Media w Anglii podkreślają, że Ajax to młoda ekipa. Sky Sports wylicza, że w ostatnim meczu ligowym średnia wieku w składzie wyniosła 20 lat. Chociaż dziś w mieszance holenderskiej pewnie dawka doświadczenia będzie jednak nieco większa. To bardziej Cruyff niż Van Gaal, tak styl gry Holendrów podsumowuje BBC. A więc zamiast dzielenia boiska na sektory, zamiast drobiazgowego rozdawania graczom ról, pressing, energia, entuzjazm. Młodość i fantazja to czynniki ryzyka, przyznają komentatorzy na wyspach, ale jednak to ekipa Mourinho uważana jest za faworyt. To jedyne rozgrywki, w których nie triumfowaliśmy. Dobrze byłoby domknąć okręg i móc powiedzieć, że w futbolu wygraliśmy wszystko, co tylko się Najważniejszy mecz drużyny od 6 lat w oczywisty sposób blednie wobec porażających informacji z poniedziałkowej nocy, pisze Manchester Evening News, odnosząc się do zamachów na północy miasta. I dodaję, to jednak sprawić może, że cały kraj zjednoczy się w poparciu Czerwonych Diabłów. A to w angielskiej kulturze kibicowskiej nie jest codziennością. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Manchester. Ale w Holandii też nastroje pełne optymizmu. Działacze, piłkarze i trener holenderskiego klubu od kilku dni powtarzali, że przed pierwszym gwizdkiem większy stres powinni czuć zawodnicy Manchester United. Trener Ajaxu Peter Bosz deklarował na przedmeczowej konferencji, że jego drużyna ma szansę wygrać. Zaznaczał, że ma młodą drużynę, ale dzięki temu przygotowania do finału są tym ciekawsze. Ja nie czuję presji, po prostu wiemy, że to dla każdego z nas jest wielka szansa. Każdy marzył, żeby zagrać w takim finale. Dla Manchesteru ta wygrana to ostatnia szansa, żeby w przyszłym sezonie zagrać w Lidze Mistrzów. Bowiem Czerwony Diabeł w Lidze Angielskiej zajął dopiero 6 miejsce. Z kolei Ajax, zdobywając wicemistrzostwo kraju, ma zagwarantowany udział co najmniej w eliminacjach Ligi Mistrzów. Holenderscy kibice bardzo chcieli dopingować swoją drużynę. 10 tysięcy dostępnych biletów na mecz w Sztokholmie sprzedało się w pół godziny. Wieczorem w centrum Amsterdamu na telewimach spotkanie ma oglądać nawet 100 tysięcy kibiców. Tomasz Majka, Polskie Radio. A już za pół godziny początek spotkania Manchester United, Ajax Amsterdam o zwycięstwo w piłkarskiej Lidze Europy. Teraz zmieniamy temat. Wracamy do regat o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego, które odbyły się w Krynicy Morskiej. To sprawdzam formy naszych kadrowiczów, a w windsurfingowej klasie RSX zwyciężyła Maja Dziarnowska. W naszych wynikach to czuję się pewnie, to są moje warunki, płaska woda, silniejszy wiatr. Ale trzeba zaznaczyć, że nie ma z najlepszych zawodniczki z Polski, Zosi Klepackiej, która po wygranych mistrzostwach Europy prawdopodobnie odpoczywa albo regeneruje się, dba o zdrowie i tam takie historie, które każdy zawodnik musi przejść po głównej imprezie. Czuję się na tyle dobrze, że wystartowałam w tym pucharze Polski i cieszę się z tego, mieliśmy świetną pogodę. Była super organizacja i bardzo fajnie się ścigało. Od samego początku zaznaczyłaś, że ten silny wiatr ci sprzyja, pokazałaś siłę. Tylko jednego wyścigu chyba nie wygrałaś, tak? Dwóch. To jest całkiem takie konsekwentne i stabilne ściganie i różne pływanie to się naprawdę liczy. W takich zmiennych warunkach, czyli wiatr od brzegu, to naprawdę jestem z siebie bardzo zadowolona. Powiedz, jak oceniasz swoją formę do tej pory w tym sezonie? Kilka startów już za tobą, m.in. Mistrzostwa Europy. Co powiesz o swoim pływaniu? No, do tej pory jestem zadowolona z tego całego sezonu. Pierwsza główna impreza na nim Mistrzostwa Europy, które skończyłam na 5. pozycji. Byłam właściwie liderką do przedostatniego dnia, więc taki trochę niedosyt. Liderką do ostatniego dnia. Nie to piąte miejsce, ale czuję się mocna, czuję się w formie, czuję, że dobrze przepracowałam. Liderką była ta. Pracowanie tutaj z dziewczynami z RSX Teamu z Polski przynosi dobre efekty. I liderką. Z trenerami, która rzeczywiście też podstawą dobrych wyników. Mistrzostwa Europy były rozgrywane na tych nowych zasadach z ćwierćfinałem, półfinałem, finałem po rundzie tej podstawowej, po której prowadziłaś. Czujesz się najbardziej pokrzywdzoną zawodniczką tych mistrzostw, bo przecież no, miałaś tyle punktów, pracowałaś 5 dni na swoją pozycję i sobota, która nie przyniosła takich warunków silnego wiatru, spowodowało, że nawet do półfinału nie udało się awansować.
No, ja nie powiem, że jestem pokrzywdzona, bo to za dużo powiedzieć. To źle zabrzmi. To źle zabrzmi. Mogę powiedzieć, że miałam ciut nieszczęście, albo można powiedzieć też, że ciut byłam za słowo przygotowana na ten cały wiatr. Można powiedzieć też, że tak się poukładało niefortunne duty mistrzostwa Europy, a startowały z tej topowej 12 dwie dziewczyny spoza Europy. Była to Brazylijka i dziewczyna z Hongkongu, które wyprzedziły mnie w tym wyścigu. No chyba to mnie najbardziej boli, że dziewczyny, które po prostu nie ścigają się o mistrzostwo Europy, zajęły te miejsca, a ja dokonałam w tym wyścigu siódma, czyli pierwsza, która się nie klasyfikowała do tego półfinału. I co jeszcze mogę dodać takiego, co naprawdę się ułożyło, że w momencie, kiedy zaczął się półfinał, to przywiało wiatrem i to było, jak oglądałam ten wyścig z pontonu i po prostu rwałam się włosy z głowy, czemu to ja tam nie płynę. Ale oczywiście kibicowałam Zosi i Zosia wygrała i też się z tego bardzo cieszę. Ale te przepisy chyba można nad nimi popracować, bo jeżeli się planuje tutaj uatrakcyjnienie dyscypliny, no to chyba nie do końca uatrakcyjniło na tyle i jest to system sprawiedliwy, prawda? Ja uważam, że to się bardzo fajnie oglądało i było to łatwe w odbiorze, ale też sprzyjały nam warunki, tak? Bo był stabilny wiatr, bo było słońce i to wszystko fajnie wyglądało, po prostu dziewczyny dopływały, wpadały na metę, cieszyły się, jedne płakały i to było fajne, ale myślę, że nie można żeglarstwa po prostu, nie można wyniku żeglarskiego przedstawić, że nie można wygrać tytułu po prostu po jednym wyścigu nieudanym. Więc są takie czynniki jak wiatr, które jest czasami nieprzewidywalne, są kolizje. Za dużo jest też czynników zmiennych, które nie są zależne od nas, tak żeby... Myślę, że jedno wyścig nie powinien decydować o wygranej niż o swojej roku. To jest po prostu też wiele tam zmiennych. To powiedz jeszcze, jak patrzysz na rywalki po Igrzyskach Olimpijskich, w sensie takim, że zaczynamy nową kampanię czteroletnią. Widzimy najgroźniejszą przeciwniczkę, Zofię Klepacką, w kraju, która jest w bardzo wysokiej formie, bo wygrywa kolejne zawody. A dużo się zmieniło na świecie u pozostałych nacji, u pozostałych zawodniczek? Można zaobserwować, że jest dużo mniej zawodniczek. Dziewczyny robią sobie albo przerwy, albo... To są już takie wyścigi około 30 lat i później po prostu zaszła w ciążę. Ja naliczyłam chyba 3 czy 4 dziewczyny, które stopu zrobiły sobie taką chyba celową, zamierzoną przerwę i po prostu dbają o rodzinę i o te sprawy, które też są ważne w życiu, nie tylko w ciągu. Przypowie wygrała Maja Dziarnowska, a w rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się Paweł Tarnowski. Bardzo się cieszę z tego wyniku. Tydzień temu wróciliśmy z Mistrzostw Europy. Ja tam startowałem jakby mocno ze świeżości, bo wróciłem po kontuzji stopy, której doznałem na treningach w Marsylii. Dopiero 4 dni przed zawodami zszedłem pierwszy raz na wodę. Tam czułem, że jeszcze nie jestem do końca rozgrzany. Nasze mistrzostwo Europy było bardzo ciężkie, więc teraz miałem tydzień odpoczynku i dużo roboty do nadrobienia na uczelni. Także myślę, że ten tydzień przerwy dał mi trochę czasu na regenerację. I tutaj wystartowałem, już czułem się dużo lepiej. Klinika przywitała nas, zdaje się, zupełnie inaczej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku tutaj ledwo odbywały się wyścigi ze względu na brak wiatru, a w tym roku praktycznie wszystkie wyścigi mieliśmy w silniku, także myślę, to jest fajne. Wracamy dalej do treningów. Naszym głównym teraz startem w ciągu sezonu będą Mistrzostwa Świata. Dla mnie to będzie tak naprawdę koniec jakichś poważniejszych startów do Mistrzostw Świata, więc pozostają mi teraz treningi w Polsce. Ja się akurat cieszę, bo czuję, że potrzebuję i po kontuzji barku, i po tej stopie trochę wrócić na miejsce, odsapnąć od tych wyjazdów i tak na spokojnie zbudować w końcu porządnie formę do tych zawodów. Mam nadzieję, że mi to poskutkuje, no a te zawody to jest na pewno takie fajne otworzenie sezonu tutaj w Polsce. Powiedz, jak wygląda sytuacja właśnie z kontuzjowaną stopą? Stopa ma się udowodnić, to prawda, dzisiaj faktycznie, znaczy jak mocno wieje, to czuję trochę, trzymając nogę w footstrapie halsowym, że tam nie do końca ten mięsień jakby się nie zregenerował jeszcze. No ale oprócz tego nie ma żadnego problemu, bark też jest, pracuje jakby poprawnie. Oczywiście trochę jakby siły i dynamiki mi jeszcze tam brakuje, ale właśnie teraz mam nadzieję, że będzie w końcu chwila, żeby to nadrobić. Powiedziałeś, że szykujesz się na Mistrzostwa Świata. Patrząc na formę, którą prezentujesz w ostatnim czasie, na to, jak zaprezentowałeś się chociażby na Pucharze Księżniczki Zofii i też przyzwoite miejsce w Mistrzostwach Europy,
Możesz spodziewać się, że w Mistrzostwach Świata tam w roku poolimpijskim powalczysz o medal? Mam nadzieję, oczywiście zrobię wszystko, żeby tak się stało. Niemniej jednak, tak jak się okazało na Mistrzostwach Europy, szczególnie w nowym systemie, wszystko może się zdarzyć. Mi dobrze szło przez całe zawody i no niestety w ostatnim wyścigu, w tym ćwierćfinale, zrobiłem dobry błąd i to mi już oddaliło w ogóle od walki o medal, także ciężko tutaj mówić i rozdawać w ogóle medale przed zawodami. Mam nadzieję, że będę wciąż pływał w czołówce i to jest najważniejsze, a przede wszystkim cieszę się z tego, że wróciłem do zdrowia i to jest dla mnie teraz najważniejsze, bo przez pół roku po kontuzji barku nie mogłem w ogóle pływać, zrozumiałem, no jak cenne jest tak naprawdę zdrowie. Ja czasami mogę się denerwować, że byłem drugi, a nie pierwszy, albo trzeci, a nie drugi, albo zupełnie gorzej. Ale w ogóle jakby nie patrzyłem przez ten pryzmat, że tak naprawdę mogę cieszyć się z tego, że dane jest mi się ścigać w ogóle na takim poziomie. Myślę, że to na pewno doceniłem. Doceniłem też dużo więcej innych rzeczy. Przez te właśnie pół roku mogłem zupełnie inaczej spojrzeć na pewne sprawy, zupełnie z innej perspektywy. Podgoniłem trochę uczelnię, obroniłem tytuł inżyniera, także z tego się cieszę. Teraz myślę, już wszystko się uspokoiło. No i tak jak mówię, cieszę się, że po tym wszystkim, co przeszedłem pod koniec zeszłego sezonu, wróciłem do czołówki i wciąż się ścigam. To jest dla mnie najważniejsze. A co będzie dalej, to zobaczymy. I trzeba teraz wracać, tak jak mówię, do normalnych treningów tutaj w Polsce i się szykować na dalsze imprezy. Powiedz, jak oceniasz te nowe systemy, które były testowane zarówno JER, jeżeli dobrze pamiętam, i na Mistrzostwach Europy, zwalnianie w jednym przypadku zawodników z tych rund ćwierćfinałowych, półfinałowych i później walka w finale, tutaj w Mistrzostwach Europy czołowa dwunastka popłynęła w ćwierćfinałach. Ty na Majorce z kolei chyba skorzystałeś na tym, bo dzięki temu udało ci się wygrać. Już później na Mistrzostwach Europy tak różowo nie było. Jak oceniasz te zmiany, które widzimy w rywalizacji RSX? Zmiany są na pewno ciekawe. To myślę trochę zmieniło sam ostatni dzień, tak? Dość radykalnie, bo do tej pory wyglądało to tak, że był jeden wyścig podwójnie punktowany. W zależności od tego, jak zawodnicy pływali w eliminacjach i w serii finałowej, to miało wciąż podobne znaczenie albo dużo mniejsze, bo te już różnice punktowe były spore. Teraz faktycznie jest tak, że pierwsza dwunastka wchodzi do finału i każdy z tej dwunastki jest w stanie w ogóle zdobyć medal, tak? I to złoty medal. No jest na pewno dużo więcej stresu, to wszystko jest dużo szybsze, jest więcej dynamiki. No i myślę, jest to na pewno ciekawe w pewnym sensie. Na pewno punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia. Gdy ktoś prowadzi zawody i staje do ćwierćfinału z zerową liczbą punktów, czyli tak naprawdę wszystko to, co wypracował poprzez poprzednie wyścigi, się zeruje. A ktoś, kto wchodzi z 12 miejsca, mając na przykład stratę 30 punktów, wciąż jest w stanie z nim wygrać. A tak było, bo ja na przykład gdzieś tam z wyższych miejsc skończyłem w sumie 8, a zawodnik, który skoczył na 12 miejscu, zdobył finalnie 3 miejsce. No i w tym momencie faktycznie te 3 wyścigi tylko się liczą. To też na pewno zmienia cały system przygotowań, bo i trasa jest trochę inna, i te wyścigi są trochę krótsze. Myślę, że dużo ważniejsze będzie jakby przygotowanie psychiczne, bo wszystko to, co dzieje się w tej rundzie eliminacyjnej, trzeba traktować trochę z dystansem i myślę, zachowywać siły na same ostatnie wyścigi i tam naprawdę się przykładać. Ja faktycznie czułem tak naprawdę tego dnia, też czułem fizycznie, że nie jestem doskonale przygotowany, a już w tej finałowej dwunastce całej czołówki światowej tak naprawdę, bo tam byli nie tylko zawodnicy z Europy, ale również z całego świata w kategorii jakby Open. No i myśmy stawali do tego wyścigu, ja faktycznie troszeczkę czułem, że brakuje mi tej dynamiki. No i niestety metr czy dwa metry stracone na starcie, potem u góry to już nie są 2 metry, a 5 metrów. No i finalnie w wyścigu, zamiast skończyć właśnie na tym 6. czy 5. miejscu, albo pierwszym czy drugim, tak, i przejść do półfinału, no ja skończyłem 8, tak. Myślę, że to jest o tyle ciekawy system, że faktycznie jest tak. Według mnie ten system jest o tyle dobry, że w momencie, kiedy zawody są tylko słabo wiatrowe, albo tylko mocno wiatrowe, od razu czołówka kształtuje się silno wiatrowa lub słabo wiatrowa. A w tym momencie zawodnicy, którzy są bardziej uniwersalni,
mają szansę jakby wciąż powalczyć o medale. Czyli załóżmy, tak jak było na Majorce. Mieliśmy jeden dzień silnego wiatru, a potem wszystkie wyścigi w bardzo słabym wietrze. Dla mnie to było nie tyle krzywdzące, co ciężkie, tak, do utrzymania. Miałem dwa dobre wyścigi, potem pływałem całkiem nieźle, ale na przykład jednego dnia poszło mi gorzej. Przez to spadłem gdzieś tam na siódmą pozycję. I wchodząc do tego finału, wciąż miałem szansę jakby wygrać. I tak się stało, i jakby super, tak? Gdyby tego systemu nie było, to prezentując się tak, jak wypadłem właśnie ostatniego dnia, zająłbym, zdaje się, drugie miejsce albo trzecie. Ja na pierwsze już bym nie miał szans, więc to jest jakby o tyle ciekawsze i o tyle daje jakby możliwość walki do samego końca. Z drugiej strony, jakby były zawody tylko silnowiatrowe i byliby zawodnicy, którzy dobrze pływają, znaczy bardzo dobrze pływają w słabym wietrze, a trochę gorzej w mocnym, wciąż mogą liczyć na to, że jak utrzymają się w pierwszej dziesiątce czy pierwszej dwunastce, a ostatniego dnia na przykład będzie słaby wiatr, to wciąż mogą wygrać tak naprawdę zawody, tak? Rangi mistrzowskie, czyli Mistrzostwa Świata Europy. To myślę jest o tyle ciekawe. I to już wszystko w naszej audycji. Za ostatnie minuty dziękuję. Tomasz Kowalczyk, do usłyszenia. Informacje dnia w skrócie. 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent deklaruje, że będzie chciał, by referendum w sprawie nowej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 roku w Dniu Narodowego Święta Niepodległości. Andrzej Duda w orędziu radiowo-telewizyjnym zwracał uwagę na symbolikę tej daty, zwłaszcza w kontekście zmian ustroju państwa. Święto stulecia odzyskania niepodległości to najlepszy moim zdaniem dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie. I te kierunki po raz pierwszy w historii nakreśli całe nasze społeczeństwo. Wierzę w to głęboko, że nikt wyrażonej w referendum opinii narodu podważał nie będzie. Późniejszą pracę uwieńczy projekt nowej konstytucji dla Rzeczypospolitej. Na koniec orędzia prezydent zaapelował do wszystkich Polaków, by oddali swój głos w referendum. Wspólnie stwórzmy naszą nową konstytucję. Konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich, powiedział. Marek Magierowski, wiceministrem spraw zagranicznych. Premier Beata Szydło powołała na podsekretarzy stanu w MSZ pana Marka Magierowskiego oraz pana Bartosza Cichockiego. Poinformował na Twitterze rzecznik rządu Rafał Bochenek. Marek Magierowski był rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy i dyrektorem prezydenckiego biura prasowego. Na początku miesiąca złożył rezygnację z tych funkcji. Zastąpił go Krzysztof Łapiński, wcześniej poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rząd przyjął przygotowany przez resort kultury projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Ma on pomóc w lepszej ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego, który obecnie regularnie płaci jedynie 13% gospodarstw domowych. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński ma nadzieję, że przed wakacjami parlamentarnymi nowelizacja ustawy będzie uchwalona. To już jest tylko kwestia tygodni, że przejdziemy przez procedurę sejmową. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Zależy nam na tym, ponieważ im szybciej to wprowadzimy, tym będzie większa możliwość lepszej ściągalności abonamentu i wsparcia mediów publicznych. W lepszej ściągalności abonamentu mają pomóc płatne telewizje satelitarne i kablowe, na które zostanie nałożony obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych swoich klientów, mówi odpowiedzialny za projekt w resorcie kultury wiceminister Paweł Lewandowski. Poczta Polska poprosi wszystkich dostawców o to, by udostępnili listę swoich klientów. Imię, nazwisko, adres zameldowania i numer PESEL. Projekt przewiduje abolicję dla osób, które zapłacą abonament radiowo-telewizyjny za pół roku z góry po wyjściu ustawy w życie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. W Trypolisie w Libii aresztowano ojca sprawcy zamachu w Manchesterze. Poinformowały o tym światowe agencje, powołując się na libijskie służby bezpieczeństwa. Ojca Salmana Abadiego miały zatrzymać jednostki antyterrorystyczne. Wczoraj aresztowano w Trypolisie młodszego brata zamachowca Hashema. Jest on podejrzany w związku z Zjednoczonym Państwem Islamskim. Sprawcą zamachu w Manchesterze, w którym zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków, był 22-letni Salman Abedi, który urodził się w Wielkiej Brytanii z libijskich rodziców. Według brytyjskiej policji Abedi, który także zginął w zamachu, był członkiem siatki terrorystycznej. Brytyjskie media podały, że wczoraj zatrzymano w Manchesterze jego drugiego brata. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Syberia, no i co to da? Operacja Powrót. Grzegorz
Śrubowski, witam. Biblia mówi, że ojciec nie poniesie nieprawości synowskiej, ani syn ojcowskiej. O dzisiaj rozsłynnych Polakach, którzy robili kariery właśnie na Syberii. Jak radzą sobie nasi rodacy, repatrianci z Kazachstanu i kolejna... A tutaj takie rzeczy. Zapraszam. Przyjeżdżający na Syberię do przesłuchań, do podglądów, do przez miejscowych mieszkańców. Obserwowania. Dlatego, że wielu z nich ma po prostu polskie korzenie. W regionie Irkucka mieszka wielu przedstawicieli naszej narodowości, których przodkowie przybyli tu na zsyłkę albo jako osadnicy na początku XX wieku. To nie Irkucka właśnie Piotr Pogorzelski. Na Syberii mieszka około 26 milionów osób. Są tam oczywiście Rosjanie i przedstawiciele miejscowych narodów, czyli Buriaci, Czukcze czy Jakuci. Są też ci, którzy przyjechali tu w czasach ZSRR, jak Ukraińcy albo Białorusini. I są oczywiście Polacy, potomkowie tych, którzy zostali zesłani w XIX wieku, bądź też przyjechali dobrowolnie jako osadnicy na początku XX. Przez lata ulegali oni asymilacji. Teraz większość z nich uznaje już za swoją ojczyznę nie Polskę, a Rosję. Na przykład według spisu powszechnego z 2010 roku w obwodzie irkuckim są 1364 osoby deklarujące swoją narodowość jako polską, ale tych, którzy przyznają się do polskich korzeni, jest zdecydowanie więcej. W Irkucku i okolicach od wielu osób można usłyszeć, że mają kogoś w rodzinie, kto był Polakiem. Z niektórymi nawet udaje się porozmawiać po polsku. Da, ale się sporo, gdybyśmy nie rozmawiali po polsku, bo my żyli tutaj na wsi, mama była Rosjanka i rozmawiamy po rosyjsku. Moja babcia, jej matka jest z Polski i po stronie mojego taty też są Polacy. Uczy się polskiego 2 lata. Moja prababcia była Polką. Mój dziadek Józef Ryda przyjechał do Rosji na wyższy z Krakowa. Polskiego można uczyć się na miejscowym uniwersytecie oraz w organizacji Ogniwo, zrzeszającej miejscowych Polaków. Co ciekawe, polskiego uczy tam Rosjanka, mówiąca perfekcyjnie w tym języku. Dość dobrze obrazuje to tygiel narodowościowy, którym jest Syberia. Takie przykłady można mnożyć. W szkole w miejscowości Dundaj, ponad 100 km od Irkucka, polskie dzieci uczą się języka i kultury polskiej. Pracuje tam nauczycielka Zolecka. Z kolei w tym samym czasie dzieci burjackie mają lekcje kultury i języka swojego narodu. Nie oznacza to jednak, że nie poznają siebie nawzajem, mówi dyrektorka szkoły w Dundaju, Jewgenia Bogdanowa. Współpracujemy ściśle z naszym wiejskim domem kultury i organizujemy wspólne imprezy. Gdy jest polskie Boże Narodzenie, to wiemy, co to za święto i dlaczego jest ważne. Gdy jest burjacki Biały Miesiąc, czyli Nowy Rok, to też mamy odpowiednie imprezy i w szkole, i na wsi. Jewgenia Bogdanowa mówi o polskim kościele, mając na myśli katolicki. Tak się nadal często mówi na Syberii, jednak coraz częściej jest on polskim tylko z nazwy, czy też z pochodzenia. Większość pierwszych wiernych to byli Polacy. Teraz jednak przychodzą do kościołów osoby przeróżnych narodowości, mówi kierujący największą na świecie tamtejszą diecezją, liczącą 10 milionów kilometrów kwadratowych, biskup Cyryl Klimowicz. Pewnie są Polacy, są korzenie polskie, bardzo dużo, można powiedzieć, w każdej parafii, gdzie są u nas pewne terytorium mojej diecezji. Także są Białorusini, Ukraińcy, Łotysi, Litwini i tak dalej, narodowości. Ale także są katolicy, oczywiście Rosjanie, rdzenni mieszkańcy, na przykład jak Buriaci, Jakuci, prawda, Kamczegale, Kamczatka i Ewenkowie. W irkuckiej katedrze słychać przede wszystkim język rosyjski. W tym też języku odprawiane są tu wszystkie nabożeństwa. Po polsku tylko raz w tygodniu w innym miejscu, w sali organowej w centrum miasta, która kiedyś była kościołem. Został on wybudowany pod koniec XIX wieku po pożarze drewnianej świątyni, zbudowanej w 1826 roku. Powszechnie był on uważany za kościół polski, ponieważ powstał dzięki pieniądzom polskich zesłańców. Tuż obok jest właśnie ulica im poświęcona. Takich śladów polskości jest w wielonarodowym Irkucku wiele. Jest chociażby ulica Benedykta Dybowskiego, znanego w całej Rosji badacza Bajkału, który był zesłańcem syberyjskim.
Także polscy więźniowie byli wśród przedstawicieli wielu narodowości budujących most przez Angarę w latach 1928-37. Mówi o tym pracownik naukowy Muzeum Irkucka Anton Lisiczko. Jak pokazuje strefę słowiańskiego mostu? Tu na zdjęciu mamy budowę mostu przez Angarę przez szpiegów z Polski i Niemiec, jak było zapisane w wyroku. W donosach pisano, że ci tak zwani szpiedzy bardzo szkodzili w czasie budowy. Był to unikalny projekt, drugi taki w Związku Radzieckim, z wykorzystaniem żelazobetonu. Przewidywano, że z powodu ich szkodliwej działalności most zawali się 10 lat później, czyli w 1947 roku. Można pojechać i zobaczyć, że most stoi nadal. Ostatni raz był remontowany w 2007 roku. Następny remont ma być za 75 lat. Czasem polskie ślady widziane są gołym okiem. W samym centrum Irkucka, przy ulicy Karola Marksa, mieści się średnia szkoła muzyczna, którą kilka lat temu nazwano imieniem Fryderyka Chopina. Działa tutaj z przerwami od 22 roku. Dyrektorka placówki Anastazja Durbażera. Sama jestem pianistką, mam wyższe wykształcenie muzyczne. Ukończyłam konserwatorium. Chopina lubię od dzieciństwa. Każdy zawodowy muzyk rósł i zakochiwał się w muzyce dzięki niemu. To ogromny zaszczyt i odpowiedzialność, żeby mieć takiego patrona, wielkiego muzyka. Syberia pozostaje zatem wielkim tyglem narodowościowym, w którym miesza się wiele narodów. Przez lata rusyfikacji, a potem sowietyzacji, Polakom udało się zachować tylko część zwyczajów czy tradycji. Tym, czego większość z nich nie straciła, to pamięć o swoich przodkach. Tyle tak? Na polskich śladach na Syberii Piotrze Kowalskiego, z którym już tam jest ten numer, jest ten numer. Antropolog. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A może pani jeszcze raz wysłać to? Że ja jutro już podlecę. Robiło kariery dobra. W Rosji, na Syberii. Czyli to, co w tym SMS-ie tam pisać. Są merkantylnych niektórzy, to znaczy po prostu jako poddani cara. Aha, rozumiem. W Rosji, a z drugiej strony no też robili kariery. I to jeszcze ile ci będzie ważne? To jakieś 75 godziny. Znaczy kariery zesłańców był efektem ubocznym jak gdyby pobytu na Syberii, dlatego że dziękuję bardzo. To były osoby ideowe, osoby, które posiadały umiejętności czytania, pisania, często byli to inteligenci. W związku z tym sytuacja przymusowego odosobnienia pobytu przez wyrokiem po 20-30 lat często, to jakby z nudów albo z chęci zrobienia czegokolwiek zajmowali się po prostu pracą naukową, pomocą ludności miejscowej. Efektem niezamierzonym tej sytuacji było to, że powstawały unikalne prace naukowe, unikalne zbiory, których naukowcy rosyjscy, nie będący zesłańcami, nie mogli im dorównać, ponieważ inna jest sytuacja, kiedy siedzimy 30 lat, więc poznajemy kulturę, a inna jest sytuacja ekspedycji naukowej, która na miesiąc, dwa, miesiąc temu. Taki był przypadek chyba też doktora Sieroszewskiego, o którym chciałem, żebyśmy dzisiaj w ogóle porozmawiali. Jego życiorys, człowieka, który stał się bardzo znanym antropologiem, który do tej pory dla wielu Rosjan także jest takim, no można powiedzieć, wzorem do naśladowania. Ale jego życiorys to jest scenariusz dobrego filmu sensacyjnego, podróżniczo sensacyjnego. Młody chłopak, robotnik z Warszawy, 16-letni, który trafia za działalność wywrotową do Cytadeli. Trafia nas, tylko próbuje kilkakrotnie ucieczki. Za każdym razem jest zsyłane w coraz głębsze gnieje syberyjskie, tak żeby mieć możliwości kolejne ucieczki i no jak sam mówi, jakby z konieczności, bo on cały czas chce powrócić do kraju. Rozumie, że bez znajomości języka, bez znajomości lokalnej kultury kolejna ucieczka się nie uda, więc zaczyna się uczyć jakuckiego na początku po to, żeby wykorzystać uczyć, dlatego że język jakucki w owym czasie miał status języka francuskiego, nie w Europie, bo po jakucku można było mówić na całym obszarze Syberii. No zakładał po prostu, że jeżeli uda mu się uciec, to ten jakucki pozwoli mu się skomunikować z lokalnymi społecznościami i w ten sposób on powróci do Polski. I paradoksalnie ten język jakucki pozwoli mu wrócić do Polski, ale w zupełnie inny sposób, ponieważ w uznaniu jego zaangażowania stworzył taką monumentalną monografię etnograficzną po polsku, ona się nazywa 12 lat w kraju Jakutów, po rosyjsku po prostu Jakuty. Rosyjskie towarzystwo geograficzne w uznaniu jego zasług i tego, czego dokonał, błagał cara i car zgadza się na skrócenie zesłania. Więc w ten sposób Sieroszewski wraca do Polski, tutaj aktywnie włącza się w działalność niepodległościową, pisze, podróżuje do wielu krajów świata, natomiast Okucja do końca życia
jest jego wielką miłością. O Jakucji myśli, umierając w Warszawie w czasie II wojny światowej. Widać, że to, jakby to doświadczenie było dla niego najbardziej przełomowe. Natomiast to, co jest bardzo interesujące, to długi żywot Świeroszewskiego we współczesnej Jakucji. No właśnie o to chciałem zapytać, bo pan był w Jakucji w latach 90. W Jakucji zaczęło zainteresowanie Świeroszewskim powróciło w latach 90. jako jeden z elementów odrodzenia narodowego jakuckiego. Bo ruch narodowościowy jakucki, który bardzo prężnie rozwijał się w latach 90., czyli tak zwanej parady solidarnitetów, takiego zachęty ze strony prezydenta Jelcyna, żeby lokalne struktury rozwijały się, budowały tę kulturę, więc Jakuci podchwycili to hasło i doszło do sytuacji, w której Jakucja miała nawet swoje 3 przedstawicielstwa handlowe w różnych krajach świata. I bazując na zasobach naturalnych, Jakuci budowali też struktury polityczne i struktury takiego odrodzenia kulturowego. I w ramach tych działań w latach 90. inteligencja jakucka jakby chciała troszeczkę odciąć się od takiego paradygmatu kolonialnego, w którym byli wychowywani, bo przez cały okres w Związku Radzieckim tłumaczono im, że to Rosjanie przynieśli im kulturę, że to Rosjanom trzeba być wdzięcznym. Badając natomiast dzieje etnografii jakuckiej, okazało się, że wiele z tych osiągnięć naukowych to były osiągnięcia naukowców polskich, bo przynajmniej kilkunastu Polaków, między innymi Jastrzębski, Witaszewski, Piekarski, Sioroszewski, są też najbardziej znani, a to oni jakby stworzyli takie podstawy etnografii czy wiedzy na temat Jakutów. I w latach 90. firma zajmująca się, państwowa, zajmująca się wydobyciem złota i diamentów, wydała reprint książki Sieroszewskiego. Ten reprint, proszę Państwa, znalazł się w domu każdego Jakuta. I to było coś niesamowitego, bo te najbardziej odległe zakątki jakuckie, które odwiedzaliśmy w czasie naszych kolejnych wypadów w latach 50. mogły tam być 3 książki, a jedna z nich to był Jakuty Sieroszewskiego. To znaczy Jakuci poznawali swoją historię przez książkę Sieroszewskiego, tak? Tak, to była bardzo, bardzo interesujący moment, kiedy my na przykład jako antropolodzy pytaliśmy o zwyczaje jakuckie, co udało się zachować przez okres sowiecki, to wtedy nasz rozmówca sięgał Jakuty, ja się tatkował i mówił, no to nasze zwyczaje wyglądały w ten sposób. Niesamowity entuzjazm i zapał, kiedy Polak pojawiał się w owym czasie w wioskach jakuckich, na wiele właśnie książek z edukacją wnukowi Sieroszewskiego, następcy Sieroszewskiego, nareszcie wróciliście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc było takie przekonanie, że elementem losu Polaka jest badanie kultury jakuckiej, więc oni tak to traktowali. Zresztą nasza wyprawa wówczas studencka w latach 90. była również zainicjowana przez... Wyprawa, proszę Państwa, do czytania Pisma Świętego.